To jest gitara. Jeżeli chcemy, żeby wydała dźwięk, musimy przesunąć palcem po strunach. Przyłóżcie teraz rękę do swojej szyi i zamruczcie. Czujecie? To nasze struny. Struny głosowe. My też, żeby wydać dźwięk, musimy wprawić się w drganie. Nasz głos to jednak dużo więcej, bo przecież nie same struny, a cała gitara wydaje dźwięk. Tak samo jest z nami. Całe nasze ciało jest instrumentem. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak nastroić ten instrument, by móc cieszyć się pewnym, mocnym i niezawodnym głosem, ten film jest dla Ciebie. Po pierwsze, musisz być pro. Postawa, rozluźnienie, oddech. Trzy rzeczy, o których musisz pomyśleć, zanim w ogóle wydasz dźwięk. Jak już wiesz, mówisz całym swoim ciałem. Dlatego nauka świadomości ciała jest podstawą do kontroli nad głosem. Każdy instrument ma swoją odpowiednią budowę i to właśnie ona, ten dobry kształt sprawia, że dźwięk jest donośny i pełny. W naszym przypadku kształtem jest postawa. Prawidłowa postawa jest prosta, prawda? Po prostu musisz złączyć nogi. Maksymalnie zbliżyć łopatki do siebie i kierować głowę w stronę sufitu. Bardzo wygodnie. Dzięki temu masz niesamowitą okazję wcielić się w kij od szczotki i całkowicie pozbawić swobody. Oh. A to ona jest tu najważniejsza. Nie zrozum mnie źle. Dobrze jest się wyprostować, ale prawidłowa postawa powinna uwzględnić ruch. Czasem chcesz dać krok do przodu, obrócić się w stronę prezentacji, wykonać gest tak jak to robisz na co dzień, kiedy jesteś naturalny. Nie pozwól może tego zmienić. Prawidłowa postawa powinna otwierać się na odbiorcę, ale też umożliwić ci ruch. Ten z kolei sprawi, że Twoja prezentacja stanie się naturalna i zyska na energii. Same plusy, jak nie korzystać? Codzienność jednak pokazuje nam. Różne rzeczy. Budzisz się rano i słyszysz chrupanie w coraz to nowych stawach. Kiedy ostatnio dotknąłeś rękoma podłogi. Stres, nerwy 2020. To wszystko sprawia, że w ciągu życia stajemy się coraz bardziej spięci i przygarbieni. A żeby mieć kontrolę nad swoim głosem, musimy się najpierw trochę wyluzować. Dlatego pierwszym i najprzyjemniejszym etapem pracy z głosem jest rozluźnienie. Nie każdemu jest łatwo od razu wyczuć się własne napięcia. Na szczęście jest kilka sposobów, żeby ułatwić sobie stan odprężenia. Dzisiaj chcę Ci pokazać progresywną relaksację Jacobsona. Metodę stworzoną przez lekarza i psychiatrę Edmunda Jacobsona. Jej celem jest obniżenie ogólnego napięcia poprzez naprzemienne spięcie i rozluźnienie. Zasada jest prosta. 5 sekund spięcia i 10 sekund rozluźnienia. Spróbujmy! Mam nadzieję, że leżysz wygodnie. Zamknij oczy i zwróć uwagę na swój oddech. Oddychaj powoli, robiąc wdech nosem i wydech ustami. Poczuj, jak twój brzuch swobodnie unosi się podczas wdechu i opada podczas wydechu. Przenieś teraz swoją uwagę na stopy. Zrób wdech i podwiń palce stóp pod siebie. Poczuj napięcie w podeszwach stóp i wstrzymaj oddech na 5, 4, 3, 2, 1. Zrób wydech i rozluźnij się. Zwróć uwagę na to, jak Twoje stopy stają się całkowicie rozluźnione. Skup się teraz na łydkach. Z wdechem będziesz dociskał pięty mocno do podłogi, zadzierając palce stóp w kierunku kolan. Skoncentruj się na odczuwaniu napięcia mięśni łydek. Weź wdech, wciśnij pięty do podłogi i wstrzymaj oddech na 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźnij się z wydechem. Poczuj, jak napięcie znika z Twoich łydek. Zwróć teraz uwagę na swoje uda. Napnij mięśnie ut, ściskając mocno kolana, tak jakbyś chciał utrzymać między nimi jakiś przedmiot. Zrób wdech, zaciśnij kolana i wstrzymaj oddech na 5, 4, 3, 2, 1. Z wydechem poczuj rozluźnienie w tej części ciała. Oddychaj spokojnie. Przenieś uwagę na pośladki. Napnij mocno pośladki, skupiając się na pracy mięśni w tym obszarze. Weź wdech i napnij mięśnie na 5, 4, 3, 2, 1. Z wydechem rozluźnij się. I jak? Czujesz trochę swobody? Spróbuj to samo zrobić z resztą ciała. A na co dzień zwróć uwagę, czy Twoje ramiona są ustawione symetrycznie? Czy przechylasz głowę zawsze w jedną stronę? Nawet drobna zmiana nawyków i postawy potrafi uwolnić Twój głos. Nie musisz jednak dążyć do nirwany za każdym razem, kiedy chcesz coś powiedzieć. Co więc zrobić, żeby rozluźnić się na chwilę przed nagraniem? Nie ma dźwięku bez powietrza. Od tego jakie pozyskamy i będziemy wykorzystywać podczas mówienia, zależy bardzo wiele. Co, ale jak, jak je pozyskamy? Nie będziesz chyba mnie uczyła oddychać? Oczywiście, że będę. Czasem nawet mi za to płacą. Oddychają wszyscy, a jednak każdy z nas robi to trochę inaczej. Jedni unoszą ramiona, inni uwypuklają brzuch. Czy jest więc jakiś prawidłowy sposób oddychania? Czy to oznacza, że można źle oddychać? Tak, ale co ci będę mówić? Zobaczmy. Zaznaczony narząd to przepona. Od góry sąsiaduje z żebrami. Od dołu z jamą brzucha, a od tyłu przyczepia się do kręgosłupa i wpływa na naszą postawę. Kiedy nabieramy powietrza, przepona rozszerza się i obniża, zwiększając objętość klatki piersiowej. To pozwala nam wziąć głęboki, Pełny i najbardziej naturalny oddech. Kiedy wydychamy powietrze, przepona wraca do poprzedniego stanu. Podczas takiego oddychania widać jedynie ruch od strony żeber, do boku i ruch od strony brzucha, lekko do przodu. Jeżeli podczas oddychania unosisz ramiona albo z całej siły uwypuklasz brzuch, uniemożliwiasz przeponie naturalną pracę i tak naprawdę spłycasz własny oddech. Jak więc nauczyć się prawidłowego oddechu? Będzie nam potrzebna gruba książka. Jeżeli udało Ci się już wybrać, połóż się na plecach, tak jak w poprzednim ćwiczeniu. Książkę ułóż na brzuchu. Teraz spróbuj z wdechem unieść książkę, a z wydechem powoli ją opuszczać. Zwróć uwagę na swoje ramiona. Pamiętaj, żeby leżały swobodnie i nieruchomo. Jeszcze raz. Wdech nosem. Wydech ustami. Gratulacje! Umiesz oddychać! Dzięki temu poradzisz sobie nawet w najbardziej stresującej sytuacji. Wiesz po czym poznać najbardziej spokojną osobę w pomieszczeniu? Spokojna osoba ma spokojny oddech. A jak się najlepiej uspokoić? Oddychając. Weź trzy głębokie wdechy. Na pewno znasz tę radę. Oto dlaczego jest bardzo dobra. Co czujesz w stresie? To uczucie, jakby ktoś z całej siły ściskał ci brzuch, prawda? A teraz przypomnij sobie przeponę i to gdzie się znajdowała. Od dołu sąsiadowała właśnie z jamą brzucha. Prawidłowo pracująca przepona wykonuje naturalny masaż narządów wewnętrznych. Oznacza to, że oddychając głęboko, jesteś w stanie pozbyć się tej guli w brzuchu, uspokoić i wyciszyć. Od dzisiaj te trzy głębokie wdechy będą najlepszym ćwiczeniem rozluźniającym. Chyba już. Kiedy już wiesz jak oddychać, trzy głębokie wdechy będą naprawdę najlepszym ćwiczeniem rozluźniającym. Czasami jednak nabieramy bardzo dużo powietrza. A wszystko kończy się już po jednym słowie zmuszając nas do dobierania bardzo szybkich wdechów. Mówienie nie powinno być walką o przetrwanie, a odbiorca nie powinien męczyć się podczas słuchania. Dlatego nad oddechem trzeba umieć panować. Podparcie oddechowe to nic innego jak kontrola wydychanego powietrza. Dzięki temu możemy dostosować oddech do długości wypowiedzi. Mowa staje się płynna, a głos mocniejszy. Kontrola oddechu będzie łatwiejsza, jeżeli będziemy mogli go zobaczyć. Dlatego chcę Ci dzisiaj pokazać elementy metody LAXVOX. Będzie ona wymagała od nas trochę przygotowania, ale efekty będą tego warte. A potrzebne nam będzie półlitrowa butelka do połowy wypełniona wodą. Rurka o długości 32 cm i 10 mm średnicy. Usiądź na krześle, postaw całe stopy na ziemi, pamiętaj o wyprostowanej postawie. Zwróć szczególną uwagę na proste ustawienie głowy. Następnie sięgnij po rurkę i butelkę z wodą. Weź głęboki wdech nosem. A wydychane powietrze wydmuchuj przez rurkę do wody. Eksperymentuj. Spróbuj wydychać raz więcej, raz mniej powietrza. Sprawdź, jak je kontrolować. Być może zauważyłeś, że wiąże się to z pracą przepony. Za chwilę weźmiesz głęboki wdech, ale przed wydechem zatrzymasz powietrze na 3 sekundy. Możesz zmierzyć sobie czas. Dobry wynik zaczyna się od. 20 sekund. Znasz już podstawy pracy nad głosem. Pora wykorzystać je w praktyce. Rozgrzewaj go. Próbowałbyś przebiec 10 km bez rozgrzewki? To dlaczego chcesz to zrobić ze swoim głosem? Mówienie jest wysiłkiem. Przede wszystkim dla strun głosowych. Dlatego, jeżeli w ciągu dnia mówisz, szczególnie kiedy mówisz dużo. Musisz dać swojemu głosowi szansę na przygotowanie. Tu z pomocą przyjdzie nam znowu butelka i rurka. Usiądź wygodnie. Wygodnie, ale prosto. Weź wdech, zatrzymaj powietrze na 3 sekundy. Tym razem, wydychając powietrze, będziesz nucił głoskę u. Wysokość dźwięku jest obojętna. Staraj się, by była przede wszystkim swobodna i nie wymagała dużego wysiłku. Wypuszczając powietrze, rób to stopniowo. Wydychaj je, dopóki jest to dla ciebie komfortowe. Staraj się nie korzystać z resztek powietrza. One mają ci pomóc przeżyć w ekstremalnych sytuacjach, to nie jest jedna z nich. Spróbuj poeksperymentować z wysokością dźwięku. Postaraj się powoli i płynnie podnosić ją. Pamiętaj, nie rób nic na siłę. Kiedy dojdziesz do granicy komfortu, powoli obniżaj wysokość, aż znowu natrafisz na swoją granicę w dole. Jeżeli zmiany wysokości dźwięku sprawiają Ci problem, możesz spróbować połączyć je z ruchami ręki. Odpocznij trochę. Spróbuj teraz coś powiedzieć. Posłuchaj swojego głosu. Na pewno zauważyłeś, że jest bardziej dźwięczny, a Tobie mówi się jakby łatwiej. To dzięki rozgrzewce przygotowałeś głos do pracy. Pamiętaj też, żeby po intensywnej pracy dać głosowi szansę na regenerację. A kiedy warunki zmuszają Cię do głośnego mówienia, użyj techniki, nie siły. Wykorzystaj podparcie, żeby wzmocnić głos. Mów wyraźnie. Mógłbyś powtórzyć? Jak? Co na mojej matce? Nikt z nas nie lubi się powtarzać. Na szczęście jest prosty sposób, żeby tego uniknąć. Wystarczy poprawić wyrazistość mowy. Dziś nie będzie łamańców. My wejdziemy w to głębiej. Aż do podstaw. Na początek krótka rozgrzewka, a w końcu to mięśnie jak każde inne. Część z ćwiczeń możecie znaleźć na filmiku jak pracować przed kamerą. Łamańce są dobre. Ćwiczą język w wykonywaniu szybkich i precyzyjnych ruchów. Problem w tym, że większość z nas nie ma na te ruchy miejsca, bo mówimy z zaciśniętą szczęką. Żeby pozwolić językowi na dygibasy, musimy się trochę otworzyć. A nic tak nie otwiera jak Samogłoski. Znasz je? A, E, I, y, O, U, I. Spróbujmy to powiedzieć w różnych kombinacjach. Muszę mieć to napisane na tablicy, żeby to przeczytać. Znasz je? A, E, I, y, O, U, I. Proste. Spróbujmy to powiedzieć w innych kombinacjach. A, O, E, U, I. Y

Możesz tak przeczytać dowolną książkę albo fragment swojego scenariusza. Wiesz już, jak działa głos, jak go wzmocnić i jak dbać o niego, by służył ci długo i niezawodnie. Domyślasz się pewnie, że w pracy nad głosem liczy się systematyczność i długofalowość. Czy jest jednak coś, co możesz zrobić dla siebie na szybko, na już, na chwilę przed nagraniem? Jasne! Pokażę Ci teraz rozgrzewkę głosową. Coś, co pozwoli Ci zadbać o każdy z etapów pracy nad głosem na chwilę przed nagraniem. Kolejność jest tutaj istotna, dlatego użyjemy sztuczek, żeby było Ci to łatwiej zapamiętać. Po pierwsze, pamiętaj o podstawach byciu pro. Postawa, rozluźnienie, oddech. Stań pewnie na całych stopach. Podnieś ręce do góry, staraj się wykonać szeroki ruch rękoma do boku i do przodu. Zrób kilka parasolek. Wykonaj ruch strzepywania rękoma i nogami. Rozmruź swoje ciało, bo stres sprawia, że sztywnyjemy. Weź teraz trzy głębokie wdechy: postawa, rozluźnienie i oddech w jednym. Teraz, żeby wzmocnić głos, będziemy krakać. Tak, krakać. Kontrola oddechowa, rozgrzewka, artykulacja. Mam ćwiczenie, które połączy to wszystko. Weź wdech i spróbuj wydać dźwięk jednocześnie wibrując wargami. Na początku może być trochę ciężko, bo musisz mocno kontrolować wydychane powietrze. Możesz wtedy zacząć od zwykłego mruczenia i co jakiś czas. Parskać z dźwiękiem, stopniowo to wydłużając. Jeżeli ci się uda, powoli zmieniaj wysokość dźwięku. Dzięki temu kontrolujesz oddech, rozgrzewasz głos i wargi. Żeby dopieścić artykulację, spróbuj przedstawić się na samych samogłoskach na przykład A-I-A-E-E-A-A-I-A. -y -a -e, e -a -a, a -y -a". I już krótka rozgrzewka na chwilę przed nagraniem. W opisie filmu znajdziesz link do nagrania. Jest to krótki trening głosu będący podsumowaniem dzisiejszych ćwiczeń. Jako zadanie spróbuj wybrać sobie kilkuzdaniowy fragment tekstu. Nie spróbuj, wybierz sobie, to jest Twoje zadanie co masz to zrobić. Jako zadanie wybierz kilkuzdaniowy fragment tekstu. Może to być na przykład Twój scenariusz. Nagraj się, czytając ten tekst, zanim wykonasz trening głosu. Następnie Zrób trening, przeczytaj tekst na samych samogłoskach i ponownie nagraj się, czytając tekst. Odsłuchaj nagranie i zauważ zmiany, jakie zaszły w Twoim głosie i sposobie mówienia. Nasz trening zakończony. Bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że od dziś będziesz mówić pewnie, bo jeżeli chodzi o naukę, liczy się każdy głos.